Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie Z tej wierzę. strony oczywiście Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruka. Dokładnie tak, idziemy zostać strażnikiem, bo obywatelami zostaliśmy w poprzednim odcinku. Ja witam was w odcinku 12, o ile wszystko dobrze liczę. Dobra, jeszcze mogę tego frapsa wyłączyć. Sorry, że ja mam tego frapsa i sorry, że go widać, bo jak przechwytujesz grę ogólnie, to go nie widać, ale... Niestety Gothica nie da się przechwytywać jako gry. Chyba, że na tym może daje ten, to może w sumie to nie wiem. Zobaczę później, a to była lipa, jakby się dało, ja pierdolę. Znaczy, mówię takie głupoty. Ogólnie, dobra. Ostatni odcinek, bo już wpadam w taki trans nagrywania. Strasznie szybko czas leci, bo mam blisko monitor i wiecie, patrzę tylko na jeden monitor. I wpadasz w taki trans nagrywania, mówienia ze słowo toku, whatever, nie? W sensie to jest spoko, bo... no bo to jakoś tak słowa se lecą, nie? Dużo razy już doświadczyłem tego zjawiska. Bo kiedy nagrywasz, to tak, no tak... To się zdarza sporo razy. Natomiast potem, kiedy na przykład... To jest dziwne, bo w ogóle kiedy przestajesz nagrywać, wiesz, odchodzisz, patrzysz gdzieś na bok i mówisz... Ło, ty, jakoś tak normalnie, nie? A teraz jest w takim transie jestem i to jest dziwne strasznie. Z perspektywy jakbyś tak, mówię, jakbyś tak nagrywał, to taki... Tak dziwnie to jest, bo nie do końca zwracasz uwagę na to, co mówisz i tak dalej, dobra. Chcę odebrać za nagrodę? To raczej chyba nie mam żadnej nagrody za przestępstwo. Dobra, jestem gotów wstąpić do Jestem straży. gotów. A więc jesteś obywatelem Corinis? Tak. Jestem uczniem alchemika. Właściwie to nie mamy w straży zbyt wielu uczonych. Być może twoje umiejętności bardzo nam się przydadzą. No i Niewiele zajebiście. wiem o alchemiku, ale ludzie mówią, że to uczciwy człowiek. Jeśli on za ciebie poręczył, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś wstąpił w szeregi straży. Zajebiście. Jeśli chcesz, możesz się do nas zaciągnąć, ale twoja decyzja będzie ostateczna. Kiedy założysz zbroję strażnika, nie będziesz mógł tak po prostu jej zdjąć i porzucić służby. Czy jesteś gotów, by walczyć w naszych szeregach za Inosa i króla? Dopóki masz wątpliwości. No i mam problem, wiecie co? Ja sobie po prostu to przeczytam gdzieś no, w internecie i zaraz zdecydujemy. Dobra, w ogóle słuchajcie, trochę poczytałem i powiem wam szczerze, że nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie. To znaczy, że jakoś nikt nie miał nigdy problemu z tym, żeby tak zrobić, więc może znam się na własną intuicję i po prostu to zrobię. Mam takie przeczucie, że jeżeli teraz dostaniemy się jako strażnik, to i tak jednak będziemy mogli porzucić tą wartę. Więc weźmiemy sobie Andrę. Jestem gotów, by wstąpić do straży. Kiedy Jeżeli nie, załóż. to oczywiście zostaniemy sobie strażnikami. No Gotika trzeba za pierwszy raz, Jestem on jest taki gotów, mało, to jest więc niech tak wytłumaczone, będzie. więc... Witaj w straży. Witam. Oto twoja zbroja. Nosi ją z dumą i godnością. Oki. Czy teraz mogę się w Ale końcu jest tu pytań zobaczyć z strasznie lordem dużo. Hagenem? A Jesteś dzisiejszy teraz na odcinek będzie służbie troszeczkę paladynów. krótszy, Pozwolą krótszy ci pewnie. wejść, ale lepiej, żebyś miał coś ważnego do powiedzenia. O. Nie martw się, mam. Pamiętaj, że spotkasz się z paladynem najwyższym rangą. Zachowuj się odpowiednio. Ty, to już Reprezentujesz nie możemy to tylko zrobić? siebie, ale też całą straż. Ty, myślałem, że jeszcze dużo tego. Czy ja też dostanę broń? Oczywiście. Zazwyczaj zajmuje się tym Pek, ale właśnie skojarzyłem, że od jakiegoś czasu go nie widziałem. Dowiedz się, gdzie się zaszył i przyprowadź go do mnie. Wtedy da ci broń. A jeśli będziesz chciał się przespać, skorzystaj z łóżka w sypialni. Nie no, Andrzeja, mam jeszcze pytania. Masz dla mnie jakieś zadanie? Ostatnio w mieście wzrosła sprzedaż bagiennego ziela. Nie możemy pozwolić, żeby to paskudztwo stało się łatwo dostępne. Bo inaczej wszyscy zaczną popalać i nikt nie będzie w stanie pracować, nie mówiąc już o naszej armii. Andre, no nie Szczególnie no. teraz, kiedy istnieje zagrożenie ze strony orków albo najemników. Podejrzewam, że stoją za tym najemnicy. Założę się, że to oni przemycają towar do miasta. Co trzeba zrobić? Mortis, jeden z naszych ludzi, słyszał w tawernie, że w dzielnicy portowej pojawił się transport Mortis to bagiennego jeden z ziela. naszych ludzi? Rozejrzyj się tam i przynieś mi paczkę z zielskiem. Gościu, Andre. My palimy, bo to daje nam potęgę. Co do... Znalazłeś jeszcze?
Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego przybyliście do Korinis? O, wreszcie teraz, może jakieś skoro konkrety. Należysz do Straży Miejskiej, jesteś też podwładnym paladynów. A zatem mogę wtajemniczyć cię w pewne sprawy. No! Król Robar wyznaczył nam zadanie. Po zniszczeniu bariery zmniejszyły się dostawy rudy. Dlatego sprowadzamy ją na kontynent. Z rudy żelaza wykujemy nową broń i odeprzemy orków. Co z tymi zaginionymi? Nie rozumiem. Co z nimi? Nie powinniśmy spróbować ich znaleźć? Lord Hagen nakazał mi ochronę miasta i otaczających je terenów. To oznacza, że mamy chronić ludzi, którzy nadal tu są. Wzmocniłem nocne patrole. Nic więcej nie mogę zrobić. A ty lepiej martw się zadaniami, które ci zlecam. Zrozumiano? Ale właśnie... Ja już nie mam zadania, że mam odnaleźć tych ludzi? Nie no, mam. Dlaczego nie mam opcji, żeby z nim pogadać o tych ludziach? Jak wygląda sytuacja w mieście? Chyba, że wszystko to u niego nie miałem. Kontrolą. To z kim miałem? Kontynuuj swoje zadanie. Już nie pamiętam, dobra. No, ale tu się strasznie dużo dzieje. Tu jest masa, kurwa, questów, wam powiem szczerze. W sensie, co 3 sekundy mam jakiegoś innego questa, muszę wykonywać. Wiecie, to jest strasznie dużo rzeczy. Wulwak. Nie dostałeś jednego z naszych pancerzy? No to sobie taki załatw. Nie dostałeś jednego z naszych pancerzy? No to sobie taki załatw. Dostałem, no. Dobra, sope. Siema. Mówisz więc, że Lord André przyjął cię na służbę. Mam nadzieję, że będziesz tu przychodził i trenował regularnie. Nie będę. Ruga będzie twoim nauczycielem kusznictwa. Natomiast Mortis pokaże ci, jak zwiększyć siłę. Kusznictwa? Jednak najważniejszym aspektem treningu jest porządne nauczenie się machania mieczem. No jeszcze ja bardziej będzie jestem... z ciebie niezły wojownik. Masz moje słowo. Łucznikiem mógłbym być. Tak. Zacznijmy się treningiem? Nie wiem. No. Broń jednoręczna. Dobra, to on ma to do kitu, bo to chyba za dużo nic nie daje. Chociaż... A ponadto chyba samo się uczy. Czy nie? Kurwa, nie wiem. Nie wiem. Ale są pobugowane te save'y, nie wiem, czy widzicie cały czas. Dobra, to oznacza, że mogę tu chodzić i okradać sobie, co mi się tylko żywnie podoba. A to z kolei oznacza... No, że to będę robić. No bo co, jak tu nie skorzystać z takiej okazji? Dobra, więc bierzemy sobie winko... Halo. Miód. Winko. Zajebiś. Kuferek, pyk, proszę bardzo. Ty, a ja tu nie mówiłem, że już to okradłem, bo jestem przekonany, że już to okradłem. Natomiast możliwe, że po wczytaniu save'a to się wszystko właśnie zresetowało. To już trochę większy kwas. Ale no, wydaje mi się, że jestem wręcz pewny, że tu pookradałem wszystkie rzeczy. Mam nadzieję, że się nie wkurwiam, że ich okradam. Że się wkurwią, ale nie na mnie, że pomyślę, że to ktoś inny okrada ich. Pytanie, czy tak jak z Konstantino, jestem w stanie po prostu sobie wejść, otworzyć skrzynkę i nikt się na mnie nie wkurwi. Ale jaja. Prawy, lewy, lewy, prawy, prawy. Prawy, lewy, lewy, prawy, prawy. Prawy, lewy, lewy, prawy, lewy, lewy. Prawy, prawy. Lewy. Prawy, lewy, lewy, prawy, prawy, prawy. Normalnie, nie no, niemożliwe, że on się nie wkurwi, Lora Andre. Naprawdę sobie mogę wszystko pokraść i nikt się na mnie nie wkurwi? Bo jestem strażnikiem i... Aha, bo może, że jestem strażnikiem i przyszedłem tu tylko po zapasy, tak? Zajebiście, bycie strażnikiem z Gigaopa, jak coś. Jeszcze nie wiem, czy tym kowalem by się nie opłacało być, ale już. A myślę, że chyba tak, bo mógł sobie ciągle jakby wykuwać nowe miecze i sprzedawać drożej. Dobra, gdzie jest Peck? Gdzie jest Peck? Właśnie się do nas przyłączyłeś, prawda?
A zatem witam w drużynie. Witam, witam. Pek strasznie długo zabawił w mieście. Nie kojarzę tego imienia. Założę się, że ma spotkanie z tą słodką Wanią z czerwonej latarni. A, Pek, no tak, ten, on był chyba taki czarny, taki ten. Co wiesz na temat pewnej paczki i tam w tym burdelu był. Ostatnio słyszałem w tawernie portowej, jak Cardiff rozmawiał o niej z jakimś innym mężczyzną. Kim był ten drugi? Nie mam pojęcia. Powiedział tylko, że znalazł najlepszą możliwą kryjówkę na ziele, a potem obaj zaczęli się śmiać niczym pijani orkowie. Dobra, w ogóle... Chcę być silniejszy. Jeśli zdobędziesz wystarczająco dużo... Co? Chcę... Dobra... No nie chcę być w sumie. Strażnik miejski, dobra, to mam wyjebane. No co ty gadasz, że się Andrzej nie wkurwi, że go okradliśmy? Wiecie, co to oznacza? To oznacza nowy zapis, tak się podekscytowałem. To oznacza, aż mi coś kurwa zaczęło boleć znowu. Jak to zacząłem machać. To oznacza, że będę mógł opierdolić każdy możliwy kufer w każdym możliwym miejscu. I nic mi nie zrobią, bo jestem strażnikiem. Prawy, lewy, lewy, prawy. Ło kurwa! Dobra, jeszcze raz muszę to, bo nie wytrzymię. Dobra, czekaj. Prawy, lewy, prawy. Znowu się zaczyna, znowu moje obsesje, kurwa, okradania wszystkich miejsc się zaczyna. Oczywiście teraz, ten jeden raz, to ostatni kufer i spieprzam. Prawo, lewo, prawo, ostatni kufer, słuchajcie, i tyle. I resztę będę sobie po prostu, wiecie. Hej. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale podoba mi się. W sensie, jestem w stanie to zrozumieć, że jakby... Czego? Jestem w stanie zrozumieć, że jestem jakby, wiesz, stróżem prawa i przyszedłem przeszukać, nie? I tak będę w stanie, to ma to jakiś logiczny sens, no. Tak, chcę zobaczyć więźniów. Wszystkie cele są puste. Okej. Okay. Wszystkie... Co możeś mi powiedzieć o tym miejscu? Może byśmy tego chłopa co zamknęli, koszary. Teraz dokąd zamknęli tego, którego jednego mieliśmy zamknąć. I on by po tym czasie już zmiękł i by nam wygadał o gildii złodziei. Może tak to było, ała. O kurwa. No dzisiaj już koniec, już finito, już nam kilka godzin. Więc ja zawsze muszę też siedzieć w niewygodnej za bardzo pozycji. No bo wie, no, najwygodniejsza pozycja to jest pozycja, w której się przez człowiek cały czas chyba zmienia, nie? Tak mi się wydaje, że tam się... Siedzisz tak, potem tak, nie? To jest chyba najwygodniej. A jak nagrywasz odcinek, to jednak musisz statycznie siedzieć, albo ciągle zmieniać kamerę, co... Raz możesz zmienić, ale co chwilę będziesz siadał i zmieniał od nowa. Powiedz mi o przyszłości. Kurwa, 25 złotych? Proszę bardzo. Powiedz mi o przyszłości. Dobrze, poszukiwaczu wiedzy. Teraz wejdę w trans. Czy jesteś gotowy? Pewnie. O kurwa. Orkowie pilnują wejścia. Stary tunel. Górnicza dolina. Ludzie w lśniących zbrojach. Mag, twój przyjaciel, jest z nimi. Czeka na ciebie. Ogień. Atak. Potężna istota, płomienie, wielu zginie. Cóż to? Miasto, ruiny, Quahodron Vyarkendarze. On zwie się Quahodron Vyarkendarze. Dobra, chyba wygląda legitnie, co nie? Wizja się skończyła. No wygląda legitnie. Dobra, no dzięki. Dzięki. Czy możesz przygotować dla mnie jeszcze jedną wróżbę? Och, synu tajemniczej przyszłości. Nie w mojej mocy jest uchylenie zasłony, która spowija tajemnicę czasu.
Ale wygląda legicznie, że ten smog... Dopiero kiedy czas ześle mi kolejny omen, znów będę mógł spojrzeć w przyszłość dla ciebie. Okej. Okay. To znaczy kiedy? Kiedy przyszłość stanie się teraźniejszością... Czyli w kolejnym rozdziale, w skrócie. Twojej wędrówki. Pewnie. Dobra, no, dzięki, dzięki. Trzymaj się. Natomiast nie wiem, czy ja się tak, kurwa, powinienem panosyć w tych zbrojtach, szczerze, w sensie. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. W związku z zaistniałą sytuacją, dla własnego bezpieczeństwa obywatele powinni unikać... A nie mogę powiedzieć, że ona ma otwierać mi te drzwi w tym momencie? Zabrania się wszelkich kontaktów... A tu nie było kiedyś tych skrzynek? Ja jestem wręcz przekonany, że kiedyś tu okradałem te skrzynki. Jestem, kurde, przekonany, że okradałem skrzynki, naprawdę. Ale może nie było. Dobra, jeszcze tak, dwie rzeczy. Z 15 minut dopiero odcinka. Dobra, rozumiem, że mogę już szukać wszystkich. W sensie, tak, mogę towary kupować, no bo zostałem przecież szanowanym stróżem prawa i co tam? O, to znowu ty. To znowu chyba ja. Chyba cię ostrzegałem. Wśród kupców przykra sprawa. Mógłbym o 500... To już było. Przyszedłeś za... Nie mam. Bierz. Ale to nie możemy. Przyszedł. Nie możemy mu powiedzieć, że ma. Nie mam. Bierz. Nie możemy mu powiedzieć, że. Ma wydupce z tego straganu, czy coś? Bo jesteśmy jebanymi stróżami prawa? Coś? Albo mu nakopać? Odłóż broń! Nieźle. Nie masz się nigdy więcej mnie atakować. Ty, a nikt mi nie pomoże ze straży? Poczekajcie. Bo ja muszę popatrzeć te rzeczy. Jak z ciekawości zwykłej, wiecie. Bo w teorii jestem stróżem prawa. No to... Przedaję chłopowi kopa. O bogowie, walka! Zaczynam uciekać. No i straż mnie ratuje, prawda? Nie masz się nigdy więcej mnie atakować. No nie wy... Chociaż? Gdzie jest ten drugi gagatek? Dobrze, kurwa? Że przynajmniej masz jakieś złoto. Twoja broń może mi się przydać. No nic. No dobra, czyli możemy... Zajebiste jest być strażnikiem. Możesz nawalać każdego z miasta. Masz przywileje. Ty, o, nie wiem, no opa jest. Opa jest. Ten nóż na wilki też jest OP. Stałem go na samym początku gry, pieprzonych 12 odcinków temu. Jest giga OP. And that's a fact. A jak nie mam zbroi? Uciekaj! Okej. Dobra, to słuchajcie. Idziemy teraz, ja wam powiem, gdzie idziemy. Idziemy teraz zobaczyć, czy możemy wejść tam do skrzyni ze zbrojami. Zaraz wam powiem, o co mi chodzi. Valtras. Czy Valtras ma coś innego ciekawego do powiedzenia? Przekazać datek? Powiedz mi o bokach, możesz mnie zdrowić, co być większym... Dobra, nie chcę. Ty, właściwie Valentino możemy znowu nakopać. A mnie ciarki przychodzą, muszę iść do toalety, bo nie wytrzymam. Tu bym chciał wejść. No, chyba mogę, co? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Ale w teorii chyba... W teorii to chyba... Żołnierz nosi pancerz swojego króla. Nic innego. Przebierz się. Nie no, nie wytrzymy. Muszę te dwu. No już w sumie byłem, to mogę sobie picie wziąć. Ale już kij. Dobra, zakładamy to. Pablo. Ja bym go zdładzę. W tej chwili pan... A jak się tu dostać? Bo ja wiem, że jakoś się tu można było dostać, ale już nie... Za dalej. Dobra, ty. Ale chujoza, ty. Tylko tu mogę wejść? Czy co? I jeszcze jedno mam pytanie. Nie, to jest okej. Czy gdzieś indziej najzwyczajniej w świecie po prostu nie mogę wejść? Nie wiem czemu. Czy tu jest zbrojownia? Whatever.
Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tam też wygląda na to, że jest zbrojownia, bez tylko... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. A skąd wziąć właściwy klucz? Torben, Regis. Coś ciekawego, Regis? Czy ostatni... Cóż, wszyscy... Dobra. Nie mów, że o tym nie wiesz. No, na górne miasto możemy wejść i ich okraść, ale to nas za bardzo nie interesuje. Stój! Nikt nie może wejść! Naprawdę w to wierzysz? Należy do armii... Masz na to jakieś... Trzeba mi więcej kłopotów. Oczywiście. W porządku! Możesz wejść! Nie, nikt się tego nie dowie. Aha. Zajebiście. I myk! Mamy wszystkie menzurki. Tym naprawdę ja mogę wziąć wszystkie zbroje? Trochę się cykam, że nie mogę, nie? A chuj weźle. Najwyżej lordę, lordę, lord. Andre mnie wypierdoli z miasta. Żuwaczka jest warta tyle, a co robi żuwaczka? Żuje? Wątpię. Chociaż nazwę mam taką, że sugeruje się, żeby żuła. Ale głupoty gadam. Dobra, idziemy do Matała. Może u Matała się kimniemy w ogóle, tak by the way. Zajebiście, Matosy, ty masz tu łóżka i się można kimnąć. Zajebiście, Mateo, że grę mi wypierdala. Dobra, kontynuujemy, słuchajcie. Musiałem wszystko od nowa zrobić, oczywiście, że tak, ale zapis nie był jakoś tam później. Się nie wiem, ile minęło, z 10 minut koło, może trochę mniej. Także nie było najgorzej. No warto jest nadal pamiętać, że zapisy... Tak jakby mnie to cokolwiek... Nie tak dawno temu... Że zapisy na różnych tych walić. Na różnych koksach, że tak powiedzmy. Dobra, któryś był... Któryś o tym ziele miałem się dowiedzieć. Pewnie. Nie wiem, że to nieprawda. Dobra, w sumie mam to w dupie, ale może coś się w dzienniku zapiszę. Dobra, no to idziemy, słuchajcie, jeżeli nie da się nic tak dowiedzieć, to idziemy po Cardiffa i się dowiemy o informacji, zapłacimy mu za informację. Co wiesz na temat paczki bagiennego ziela? Ktokolwiek posiada taką paczkę jest bogatym człowiekiem i prawdopodobnie nie musi się o nic martwić. Nie próbuj mnie oszukać, wiesz coś na ten temat. I lepiej to z siebie wyduś. Dobrze, dobrze. Jakiś czas temu w mojej knajpie pojawił się pewien człowiek. Najemnik. Powiedział, że sprzedał w porcie paczkę ziela. Kto wie, jak było naprawdę. Facet był kompletnie zamroczony. To wszystko, co wiem. Tak, to bardzo typowe. Co wiesz o zaginionych mieszkańcach? Tylko tyle, że ostatnio znikają w mieście ludzie. Wydaje się, że najbardziej dotyczy to obszaru portu. Na twoim miejscu tam bym o to popytał. Podobno jesteśmy niektóre tu. Przypadki dotyczą też osób z Dolnego Miasta. Koragon powinien wiedzieć więcej na ten temat. Koragon? Prowadzi gospodę w Dolnym Mieście i na pewno słyszy wiele ciekawych opowieści. Gospodę w Dolnym... Coś w tej sprawie może wiedzieć również Halvor, sprzedawca ryb z nabrzeża. Choćby tylko z powodu dużej liczby klientów, których obsługuje. No, to już pewnie z nimi rozmawialiśmy 1000 razy, chyba że po tej konwersacji nowe dialogi się... Kto zaliczy tutaj... Dobra, to nie będę ukrywał, że to po prostu... Kto jest winien... Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, powinieneś zajrzeć do jego księgi rachunkowej. Chociaż podejrzewam, że nie zdołasz tego zrobić w taki sposób, żeby niczego nie zauważył. Z tego co wiem, zawsze nosi ją przy sobie. Trudno być tego pewny. Mnie nie musisz o to pytać. Jakbyśmy mieli jego księgę, to byśmy mogli wyłudzać pieniądze, że w jego imieniu przyszliśmy w sumie. Ale coś przeklikałem jak zwykle, kurwa. Nie wiem, czy w porcie będzie ciężko. Najlepiej jeśli posiadasz w miarę przyzwoity miecz, możesz spróbować pojedynku. No, to sobie spróbowałem. Co może mnie czegoś tutaj nauczyć? Tu w porcie możesz z kowalem. Dobra, bo my tu już wiemy na temat walki. Lares z kolei. Dobra, przeklikam se to. No. Jego z kolei nie trudno odliczyć. Trzeba uważać na to. Czy w okolicy można dostać jakieś specjalne zlecenia? Chodzi mi o jak najszybszy zarobek. Coś specjalnego mówisz? Możesz jedynie przeczekać. Dlaczego dowiaduje się o tym? Idź porozmawiać z Nagurem. Może on będzie w stanie ci pomóc. Nagurem?
Kto to jest na gór? Nic się nie zmieni. Nic się nie zmieni. Tym wcześniej. Nic się nie zmieni. Ciekawe, czy jak wypijemy dostatecznie dużo. O, tu jest na gór. Cardiff powiedział, że masz dla mnie pracę. Jeśli należysz do ludzi króla, to raczej nie licz na jakąkolwiek pracę w porcie. I nie myśl, że cię nie poznam tylko dlatego, że założyłeś inne szaty. Radzę ci jak przyjaciel. Nie wtykaj nosa w cudze sprawy. Spadaj. Po prostu trzeba odczekać. Odłóż! Pokaż go! Czyli trzeba to inaczej z na górę kurwa załatwić. Wal z całej siły! Wykończ go! Pokaż mu! Wal z całej siły! Wal z całej siły! No dalej! Wal z całej siły! No nie zakładam pancerza pierdolę. Wal z całej siły! Dalej na gór, frajerze. Pokaż go! Wykończ sobie wszystko! Pokaż mu! Wykończ go! Rozumiem, że szkoda, że nie przyszliśmy tutaj oczywiście, no oczywiście wcześniej, kiedy nie byliśmy jeszcze strażnikiem. No myślałem, że jak założę szatę, to tak nie zmieni zbyt dużo. Pokaż mu! Na co czekasz? Co za... Odłóż broń! No proszę. Dobra, na gór. Zmieniłeś zdanie, czy nie? Powiedziałem dokładnie to samo. O, Ari. Skoro chciałeś walczyć, nie chcę mieć nic wspólnego. Dopiero teraz. Ty, ja mu nie wyczyściłem. Kto wierzy, pamięci? Coś? To wszystko tylko pogłoski. Musiałem pojawić. Zobaczymy następnym razem. Na gór. Dobrze, już dobrze. Jest. Coś się zmieniło. Kto jest twoim pracodawcą? Chyba nie sądzisz, że odpowiem. Przez to już. Odłóż broń! Teraz każdy. Nie może tak dalej być. Co się dzieje w porcie? Orkowie, dep! Chciałem tylko... Największy problem w tym, że w porcie... A to jest ten chłop. Ja bym jedynie przeczekał. Wiem, co tu robią paladyni. Naprawdę? Powiedz! Paladyni nie przybyli tutaj, zobaczymy dlatego, że spodziewają się ataku orków. Ich celem jest zdobycie magicznej rudy z Górniczej Doliny. Kiedy tylko ją zdobędą, powrócą na kontynent. Dziękuję za informację. Wygląda na to, że mamy całą masę czasu na ukończenie naszego spotkania. Spoko, Garvel. Nie panikuj. Na gór! Dobrze, już dobrze. Aż nie powie nam nic więcej. Cardiff pewnie też nam nic nie powie już więcej. Przecież wiedział o tym wcześniej. No dobra, no to powiem wam, nie wiem, czy w sensie, czy fakt, że jesteśmy strażnikami, to... Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Namanuluje sporo dialogów. Mam nadzieję, że nie, ale obawiam się, że niestety... Nie trzeba nie więcej kłopotów. Taka jest prawda. No nic. Tu jest Lares. Lares patrzy w morze całymi dniami. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Dobra. Idziemy do tego chłopa, co sprzedaje te ryby. Tu w ogóle wszyscy w tej dzielnicy gotują zupę rybną, jak się robi ciemno, swoją drogą. Ty, Fenia? Hey, ty, Fenia? Ona nie zaginęła? Chyba nie. Powinien być mądrzejszy. To jest po prostu ta laska, co sprzedaje. Jakoś to imię mi tak zapadło mocno w pamięć. To jeszcze z tym Seamerzem chciałbym porozmawiać, tylko nie wiem, kurwa, gdzie jest, pewnie chleje. Wódeczki. Nie masz tu czego szukać. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Halvor, chodź tu. Sklep rybny Halvora pod oślizgłą meduzą. Ale się wozi jebany. Halvor. No nie, to z Halvorem przegadaliśmy, dobra. No powoli kończą mi się pomysły, znaczy pomysłów jest sporo, ale obawiam się, że większość z nich, które rzucam, to są kurczę nietrafne niestety. Tu coś mieliśmy zrobić, ale nie pamiętam co. Nie mów, że to nieprawda. Trudno mi
to uwierzy. Skrzynie wciąż tu są? Tak, tak, śmiej się ile chcesz. Chętnie bym zobaczył, jak stoisz tu przez cały dzień, próbując zapanować nad tym chaosem. Paladyni przywieźli tyle złomu, że głowa mała. Co masz do zaoferowania? Przyjrzyj się bliżej. No. Wymagana siła. No są to konkretne mieczyki, to trzeba przyznać. Pierścień magii, święta strzała. O, to ciekawe. Średnie uleczenie, święty płomień. Szukasz człowieka, który sprzedaje broń bandytom? A kto tak mówi? Watras. O, co wiesz na ten temat? Niezbyt dużo, ale mogę dowiedzieć się więcej. Widzę, do czego zmierzasz. Co wiesz? Dobra, słuchaj. Wiemy, że musi za tym stać wpływowy obywatel Górnego Miasta. Powiadają nawet, że część broni pochodzi ze zbrojowni straży. Ale nie wiemy dokładnie, kto pociąga za sznurki. Jeśli masz dość odwagi, by poradzić sobie z grupą co najmniej 5 bandytów, to może uda ci się czegoś dowiedzieć. O co chodzi z tymi bandytami? Wiemy, że zablokowali drogi pomiędzy farmami i miastem. Wiem też, że w ciągu kilku ostatnich dni otrzymali dostawę broni. Może wśród samych bandytów znajdziemy jakieś wskazówki, które pomogą nam zdemaskować tego handlarza bronią. Żadna wielka sprawa. Jeśli chodzi o tego handlarza bronią, przypomnij, o co chodziło. Musisz się dowiedzieć, kto jest odpowiedzialny za dostawę. Musi to być niepodważalny ma... Dobra, czyli okej, coś tam sobie kliknęliśmy, jest Gites. Pewnie spotkamy tych bandytów i ich nakosimy i te misje zrobi się przy okazji, bo ja nie zamierzam przecież chodzić i szukać ze Właśnie, kurwa, na tą plażę bym popłynął. Lecimy na tą plażę jeszcze? Bo oczywiście, że możemy iść do Lorda André. Ale... no nie, nie, chyba nie teraz, chyba jeszcze powypełniamy... O wow, gryzłem się w język. Chyba powypełniamy sobie najzwyczajniej w świecie tę misję. Ta misja jest dość blisko, więc... Z Laresem możemy iść, z tamtym chłopem idziemy na polowanie. Bahrim, masz coś nowego? Nie masz, bo on tam mówił, że jak będziemy... Przyjdź do mnie później. Tam sprzedaliśmy wszystkie informacje, gildii złodziei... No co to jest? Leży miecz? Nie rozumiem. Co leży miecz za 500 golda? No spoko. Bo że jakąś tu nakopałem i teraz po prostu zapomniałem podnieść jego broń, on sobie nie podniósł. Istnieje taka szansa, dobra. Idziemy jeszcze pogadać, tu taka wyspa jest, widziałem ją, widzieliśmy ją wcześniej. Do czego konkretnie ta wyspa, to co na tej wyspie konkretnie znajdziemy, to wam powiem, nie wiem, natomiast z chęcią się dowiem. Jest tuż za rogiem. Jakie płaszczka, ty, po lewej. Jakie rybsko. Jak toż to karp chyba. Dobra, elo. Rogowa muszla. Kamienna tablica. Ty, w ogóle ja te kamienne tablice chyba potrafię już czytać? Dobrze mówię? Nie potrafię tego przeczytać. No to znam już odpowiedź. Nie potrafię tego przeczytać. No nie potrafię. Ale chyba te chyba konkretnie właśnie te to mamy temu zanieść, Waltrasowi. Także jeszcze do Waltrasa trzeba by było iść. Witam. A tu co się dzieje? Halo, ktoś tu jest w ogóle? Tu nic nie ma? Myślę, że ktoś tu będzie chociaż. Myślę, że ten pirat tu będzie. To nie wygląda wam piracko? Ty, no jest. No dobra. Ma tu kufer. To mu jeszcze coś zapierdolę z kufra. Przy okazji. 30 golda. Ty, no dobra, bo to teraz to gold nam spada, kurwa, jak z nieba, wam powiem. Jak z nieba. Leci pitosu. Strasznie dużo. Ty, w ogóle jest tu gdzieś plaża po prawo jeszcze? Zobaczę sobie, czy tam dalej coś jest. Wygląda na to, że... nie ma.
Chyba zaufam moim zmysłom i nie pójdę tam dalej, bo mi się nie chce. Ale możemy sobie porozmawiać z naszym pirackim koleżką. Siema. No, nareszcie jesteś! Czekam już od paru godzin. Chwileczkę. Nie jesteś kupcem z miasta, prawda? Gdzie jest Baltram? Baltram? Czekasz na tego kupca? Myślisz, że jesteś cholernie sprytny, co? Przecież mówiłem, nie? Wygląda na to, że ten przeklęty handlarzyna zapomniał o mnie. Ech, jak ja bym chciał, żeby jeszcze raz wpadł mi w łapy! Baltram. Nie mam pojęcia, czemu miałoby cię to obchodzić, ale jeśli musisz wiedzieć, to na imię mam Skip. Mówi ci to coś? Kto? Nie mów, że nie słyszałeś o Skipie. Skąd ty się w ogóle wziąłeś? Jestem najbardziej poszukiwanym w Korini z przestępcą. Ja i moi chłopcy od lat grasujemy na tych wodach. Musiałeś o tym słyszeć. A ja jestem strażnikiem jebanego Korinis. I masz przejebane. No tak. No nie, nie, nie. A powinienem cię znać? Uważaj, co mówisz, chłopcze, bo znasz Skipa tylko z dobrej strony. Módl się, żebyś nie poznał go z tej złej. Skąd pochodzisz? Chcesz wiedzieć, gdzie mieści się nasza kryjówka? Nie jest to rzecz, o której chciałbym mówić jakiemuś typkowi ze straży. Nie mam zamiaru ci o tym mówić. Po co masz się kręcić wśród nas? Wyspa Korinis jest duża, ale jeśli nie masz kogi lub okrętu wojennego, to i tak się nie dostaniesz do naszej kryjówki. Musiałbyś też znać drogę przez klify. Nikomu, kto nie zna tajnego przesłania, nie wie? Udało się jeszcze tamtędy przepłynąć. Specjalnie nie noszę tylko tej zbroni, no. Tylko dwóch ludzi zna tę drogę, a ty nie jesteś jednym z nich. Ostatnio zniknęło wielu mieszkańców miasta i coś mi się wydaje, że maczałeś w tym palce. Co? A niech to szlak! Ale widzisz, to nie jest takie proste. Wyglądam na handlarza żywym towarem? Nie, wożę tylko towary i nie interesuje mnie, co to za ładunek i skąd pochodzi. Woziliśmy już wiele towarów dla tych świń. Na początku to były zwykłe rzeczy. No, czasami trochę się szmuglowało. Dopiero później dowiedzieliśmy się, że porywają tych ludzi. Nie mam zielonego pojęcia, co z nimi robią. My ich tylko przewozimy. Co to za oni? Bandyci! O. A kto inny? Szumowiny, które kryją się na całej wyspie. I działają nie tylko w pobliżu Korinis. Dokąd zawozicie tych ludzi? Już mówiłem, że nie wyjawię ci położenia naszej tajnej przystani. No to co? Dokąd? Już mówiłem. Na kopę trzeba Skipowi. Mówią mi niewiele. Mów konkretnie. Imiona, miejsca, kontakty. Imiona? Chcesz wiedzieć, jak się nazywa ich herszt? A szlak by to trafił, pamiętałem przecież. No jak ten pies się nazywał? Nie mogę sobie przypomnieć. Chociaż jego imię było krótkie i łatwe do zapamiętania. Ale mogę ci powiedzieć, gdzie go spotkać. Masz przy sobie porządną mapę? Mam tu taką mapę. Może być? Może. Zaznaczę ci, gdzie znaleźć tego człowieka. Zajebiście. O, przypomniałem sobie właśnie jedno imię. Dexter. Tak, jeden z nich na pewno nazywa się Dexter. To chyba znajomników. Oto twoja mapa. Dobra. Dokąd zawodzicie tych ludzi? Ty, to jakiś szef jest. Już mówiłem, że nie wyjawię ci po... No to co? Jeszcze sprawdzę, czy mu jestem w stanie jakimkolwiek sposobem nakopać do dupy. Tak, profilaktycznie. Zobaczmy. Ochrona przed bronią 10. 25, 25, 40. No to już konkretny jest. Skip. No nie, to nie ma szans w ogóle ze Skipem. Bez szans. Ale dobrze posiadać informację, że nie posiadam szans. Wkurza mnie to, że wstąpiłem do tej zajebanej straży i już mi się wszystkie misje pierdolą. To już mnie wkurza, szczerze. Bo to nie po to, tak, nie robiłem to po to.
Pochodnia to se wezmę, pochodnia se wezmę. Widzę, skip nie ma nic przeciwko temu, że go okradam z pleców. Zresztą chłop rozumie. Chłop jest piratem. Sam kradnie. A może to jednak te tabliczki do tego, do Waltrasa. Nie wiem, ale któreś na pewno musimy mu zanieść, tylko które to nie wiem. W ogóle muszę sobie zrobić, wyczyścić cały ekwipunek. Myślę, że zaraz to sobie porobię, albo jutro przynajmniej. Dobra, zobaczmy, gdzie on mi to zaznaczy w ogóle. No toś mi kurwa zaznaczył, szefie. Co to jest w ogóle za zaznaczenie, ty? Dobra, no, nie zmuszę go, bo jest zbyt silny. I tak już skip dobrze pomógł. Dobra, idziemy jeszcze 40 minuta. Dobra, walniemy jeszcze dłuższy odcinek. Ja zawsze chcę pykać krótkie odcinki, ale problem jest taki, że w tym gotiku na tyle mało... A w ogóle mam wrażenie, że przez 30 minut to się na tyle mało dzieje, że człowiek nie jest w stanie... Tak 50 minut już może być długo, nie? 40 minut to jest idealnie, mam takie wrażenie, aczkolwiek... jak gram, to jak z jakiegoś powodu, ale mnie ciarki przeszły, autentycznie przeszły mnie ciarki. Co jest kurwa, co tu się dzieje? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Bez właściwego klucza nigdy tego kurde, nie otworzę. Kurde, ale jajca. No dobra, potrzebujemy tego klucza, żeby właśnie tu wejść, te lochy, czy jak to się tam nazywa, pod tym miastem. Ale nie mamy klucza niestety, no. I nie wiem do końca, i teraz wszyscy wiedzą pewnie, że jestem tym strażnikiem i jest dupa w ogóle. Łap karpia. Ale Rybson. Wszystko jest możliwe. Dobra, no to słuchajcie, powiem wam tak. Pirat Hip powiedział mi, że bardzo lubię zrobić z piratami. To teraz tak. A czekajcie, a paszka pełnego ziela? Mortis podsłuchał portowej kozy Kadifa z jakiejś bezczyzą. Gdzie ukryć paszkę? Kadif rozmawiał z jakimś najemnikiem, który miał do sprzedania paszkę. Kadif. Kardifa. Kto to kurde jest? Teraz Kardifa, ty. Dobra, jeszcze jest jedna rzecz, którą możemy tu zrobić. Może pewnie może jest więcej. Borka. Dlaczego tam tak stał? Dobra, Borka to szef. Nie chcę się trochę zabawić. Ej, ty. Najpierw. Jeśli. Wiecie co? Zapłacę. To będzie na koniec odcinka. Bromor. Chcę się zabawić. Dobra, najbliższych kilku godzin długo nie zapomnij, zatem idź na górę z nadiem, dobra. Tylko my nie robimy tego w sumie, żeby poruchać, tylko informacji mieliśmy się dowiedzieć, co nie? Nadia! Z Nadią? Jeśli szukasz miłych słówek, znajdź sobie babę i... Słyszałam co innego. Dobra, chodź Nadia, już nie pamiętam o której tej informacji. No tylko, że ja informacje chcę, a nie tego owego. Nikt nie chce tego słuchać. To musi fatalnie wyglądać w gotiku. Boże święty. Hej. Jestem zajęty. No widzę, tak. Widzę. Żołnierz też... nosi pancerz swojego króla. Nic innego. Przebierz się. On po prostu za dużo gada. Hej, czas już ruszać w drogę. On po prostu za... Czego chcesz? Nie widzisz, że jestem zajęty? Tygodnie jesteś zajęty. Wracaj więc do koszar. Do cholery. Twoja broń może poczekać. Nie może. No dalej, Andre już się za tobą stęsknił. Cholera. W porządku. Idę już, ale kiedy zameldujesz się u Andre, nie wspominaj, że mnie tu widziałeś. Dobra, dobra. Pewnie, że wspomniemy. Wspomnimy. Ta Nadia już tam poszła, czy nie? Jest tu? To tu? To tam? Nie, bo chcę już zakończyć odcinek. Nadia! Możemy już porozmawiać? Tutaj nikt nam nie będzie przeszkadzać. Bromor nie lubi, gdy gadamy z klientami w godzinach pracy, a on nic z tego nie ma. Chcesz wiedzieć więcej o zaginionych mieszkańcach portu?
No już wiem właściwie dużo, nie? Nie wiem, czy będę w stanie ci pomóc, ale wiem, gdzie zniknęła Lucia. Co z tą Lucią? Nikogo nie smuci, że jej już tu nie ma. Czemu? Wykorzystywała wszystko i wszystkich. Była dziwką, nie tylko z zawodu. A ta Nadia ma to gdzie się zmyła? Głos taki często zadawała urzający. Się z Elwichem, czeladnikiem Torbena, stolarza z Dolnego Miasta. Założę się, że to właśnie z nim uciekła. Gdzie mogli się zaszyć? Pewnie na jednej z okolicznych farm. O ile nie zeżarły ich wilki. Gdzie jeszcze mogli uciec? Możesz mi powiedzieć coś jeszcze? Słyszałam wiele o ludziach ginących w porcie. Problem polega na tym, że nie wiem, na ile wiarygodne są te historie. Lepiej pomów z tamtejszymi kupcami. Przykro mi. Nic więcej nie wiem. No są wiarygodne chyba, skoro ten... Zapłaciłeś w końcu nie tylko za gadanie. Na to w pakiecie. Na pewno się troszeczkę zabawić. Dobra, no co, nie zrobię. Normalnie, nie zrobię. Nie, no nie zrobię. Nie zrobię wam tego. Nie mogę wyłączyć siebie. Nie. Ja nie chcę być kurwa na tej scenie. Ja nie lubię. Nie. To myślę, że... Powinniśmy wyłączać kamerę w takich scenach. To taki protip dla youtuberów. Zapraszam. Zapraszasz ponownie? No dobra, a mogę sobie inną teraz wziąć? Jeszcze to sprawdzę. Jeszcze tylko to. Bromor! Siema. Mogę z inną? Dobra, dlaczego jej już nie potrzebuję? Dlaczego z Nadią? Jak chcę z Sonią? Nie chcę z Nadią. Dobra. W sensie z Sonią chciałem pogadać. Kurwa, jakie imiona. Sonia. Jak mój pies kiedyś się nazywał. Ty Borka. Dobra. Kurwa, no jeszcze tyle rzeczy mam do zrobienia. No jeszcze muszę sobie odcinek nagrać, bo nie wytrzymy. Dobrze. Moi drodzy, no to na dzisiaj tyle by było, bo chciałem, naprawdę już zmieściłem. Dzisiaj dużo treści. Mam nadzieję, że wam się podobało. Przypominam oczywiście o łapkach w górę, jeżeli w istocie tak było, o komentarzach, o subskrypcji, o tym, że na dole znajduje się link do Instagrama oraz mojego drugiego kanału. Serdecznie zapraszam. Życzę wam, moi drodzy, miłego dnia oraz miłej nocy. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hej!